Hej wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem i jak zwykle zaczynam nagrywać rano, zaraz wybieram się na pobieranie krwi. Ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby kontrolować stan mojego organizmu, stan zdrowia. Lubię wiedzieć i mieć świadomość tego, co się z nim dzieje, więc dzisiaj zrobię sobie taki klasyczny zestaw: morfologię, glukozę, lipidogram, próby wątrobowe, przeciwciała, TSH, FT3, FT4. Te ostatnie, jeśli macie doświadczenia z problemami z tarczycą, to na pewno znacie, dlatego że trzeba je wykonywać właśnie regularnie. Ja na przykład, jeśli nie dłużej oglądacie, to wiecie, mam niedoczynność tarczycy już od dłuższego czasu. W dzisiejszych czasach jest to niestety bardzo popularna przypadłość. Na szczęście nie jest to jakaś wybitnie uciążliwa, przynajmniej dla mnie, dlatego że ja po prostu muszę zwracać uwagę na przyjmowanie odpowiedniej dawki lewotyroksyny godzinę przed posiłkiem. To takie medyczne ciekawostki, nie wiem, czy Was to jakoś bardzo interesuje. No plus dbać o odpowiedni, zdrowy styl życia, ale dla mnie akurat to jest zdecydowanie przyjemność. Dobra, kończę moją pogadankę, zaraz zbieram się, jestem na czczo, więc pewnie niedługo zrobię się głodna. Po badaniach wybieram się do biura, potem idę na paznokcie. I z planów na dzisiejszy dzień to chyba tyle. Jeśli coś jeszcze mi wypadnie, to oczywiście zobaczycie w tym filmiku. W ogóle znowu muszę poruszyć kwestię włosów, dlatego że w każdym filmiku mam po prostu inną fryzurę. Tym razem układam sobie włosy tak na bok, jak wcześniej, gdy jeszcze nie miałam grzywki. Ale moim zdaniem razem z grzywką też wygląda to całkiem fajnie, jest mi wygodnie. I patrzcie, kupiłam sobie w końcu statyw do mieszkania, bo nie chciałam zabierać Meli z domu. Taka ze mnie profesjonalna youtuberka, że nawet statywu nie miałam, ale no teraz już mogę ustawiać kamerę tam, gdzie chcę. A to mój wczorajszy wieczorny wypiek. To jest chlebek bananowy w takiej zdrowszej wersji. Jeśli chcielibyście zrobić, to w mojej wyróżnionej relacji jednej z tych zakładek Healthy znajdziecie przepis. Także bardzo, bardzo Wam go polecam. Ja go osobiście uwielbiam. Ja już przyszłam do biura. Mam nadzieję, że mnie słychać. Teraz usiadłam sobie, bo zaraz zaczynam wykład. Wzięłam specjalnie zeszyt, książkę, laptopa, żeby po prostu sobie to dzisiaj ogarnąć. To jest właśnie spory plus zajęć online, bo jednak można je zabrać ze sobą wszędzie i mimo, że nie jestem jakąś fanką tego systemu, to staram się znajdować plusy, tak jak Wam mówiłam. Na razie jest naprawdę w porządku. Wykłady same w sobie nie są obowiązkowe, nie jest sprawdzona na nich obecność, ale warto w nich uczestniczyć, żeby jednak posłuchiwać się z różnymi tematami. Wykładowcy też mówią różne ciekawe rzeczy, więc ja osobiście lubię w nich uczestniczyć, chociaż nie ukrywam, że zdarza mi się je opuszczać. Ale te wszystkie rzeczy są też w książkach. Ostatnio właśnie zamówiłam sobie książki, jak wrócę, to Wam pokażę. Mam trzy takie ogromne księgi z psychologii. Mimo, że jestem na zarządzaniu, to mam psychologię. Są to tylko podstawy psychologii, więc naprawdę nie wiem, czy tak duże książki będą mi potrzebne, ale zresztą sami zobaczycie. Teraz zabieram się za naukę i w ogóle muszę teraz zjeść śniadanko. Dzisiaj śniadanie z takim widokiem. Kupiłam sobie kanapki, rzecz jasna na wynos. Niestety teraz nie ma innych możliwości. Tutaj mam przeróżne z kuchni Gessler na kanapce. Mam nawet wegański smalec, twarożek, coś z rybą, z papryką, z groszkiem. Wyglądają bardzo smacznie. I do tego jeszcze podwójne espresso na pobudzenie. Close your eyes.
skończyłam robić pierwszą notatkę podstaw prawa. Tutaj mam książkę Podstawy Prawa i Administracji, z niej między innymi korzystałam, plus prezentację oczywiście. Tak się ona prezentuje, zrobiłam ją w odcieniach fioletu i żółci. Każdy przedmiot robię w innym połączeniu kolorystycznym i za każdym razem jak dodaję na Insta Stories moje notatki, to jesteście bardzo zainteresowani, pytacie mnie o to, jakie robię, żebym pokazała w filmiku, więc dzisiaj jest ku temu okazja. Ja tak naprawdę robię to intuicyjnie, nie stosuję żadnych bardziej profesjonalnych przyrządów, zwykłe cienkopisy, zakreślacze, nawet kredki. I tutaj mam tylko takie Faber-Castell cienkopisy w różnych grubościach. Tu jest akurat 0,1, mam 0,3, 0,5 i 0,7. Ołówek taki automatyczny i wiecie, tworzę sobie. Tak to wygląda. Na moim profilu na Instagramie jest wyróżniona relacja poświęcona studiom, więc możecie sobie spojrzeć. Dostałam jeszcze od Karo dzienniki na 2021 rok dla mnie i dla Meli, także jak się z nią zobaczę, to oczywiście jej przekażę. W tym roku jest wersja niebieska i specjalna dedykacja. Dziękuję bardzo. Naprawdę świetny jest ten dziennik. Bardzo fajnie rozplanowany. I dostaniecie go w sklepie Karoliny i Darka, stylizację TV. Przechadzam się tak Placem Europejskim i natrafiłam na przeuroczą, cudowną akcję. Akcję charytatywną dla zwierzaków ze schroniska. I zobaczcie, tutaj możecie przeczytać sobie, czego ta akcja dotyczy. A w każdym z tych okienek są portrety różnych piesków, które poszukują domu z przeróżnych schronisk. I zobaczcie, to jest Pysio, jest przeuroczy, naprawdę. Tutaj tak samo, wszystkie są po prostu przepiękne. Ja kocham psy. Dzisiaj na obiad zamówiłam sushi z jednej z moich ulubionych restauracji w Warszawie. Właśnie sushi. Miałam taką ochotę. I tutaj jest moja ukochana kompozycja. Sushi z macką ośmiornicy, z seriolą, limonką i awokado, z łososiem w cytrusach i tutaj jest jeszcze okoń na zewnątrz. Także to jest naprawdę przepyszne. Polecam Wam. Byłam na spacerze w łazienkach. Powiem Wam, że one jednak mają klimat. Ja uwielbiam taką jesienną aurę i korzystam póki mogę. I tak jak Wam wspominałam niedawno, lubię sobie czasem odpocząć w jakimś spokojniejszym miejscu, gdy jestem w Warszawie. Słyszycie pewnie szelest liści. Nie wiem, czy mnie tak jakoś prześwietla momentami. Chciałam powiedzieć, że teraz muszę podejść do iSpota. Dlatego, że coś się stało z moimi słuchawkami. Ja mam te AirPods Pro i o ile byłam z nich bardzo zadowolona, mam je jakoś od roku i niestety prawa słuchawka zaczęła jakoś tak dziwnie stukać, więc chciałabym jednak to naprawić. Nie wiem, czy uda się na gwarancję, bo chyba już minęła. W każdym razie, no zależy mi jednak, żeby one działały, dlatego że ja słucham muzyki cały czas. Wracając do... Ojejku. Tak, zapomniałam, że włączyłam zmywarkę, więc... Ale dobra, wracając do mieszkania, zaszłam jeszcze na zakupy, więc zrobię Wam food haul, wiem, że lubicie. Tutaj jest włoszczyzna, ponieważ planuję zrobić zupę dyniową z dyni Hokkaido, cebula, czosnek, tam jeden czerwony ziemniak, gdybym chciała zrobić frytki, pomidor, awokado, złote kiwi, tutaj łosoś atlantycki, niestety taki paczkowany, no ale lepsze to niż nic. Dwa banany i tutaj, jeśli chodzi o nabiał, mój rutynowy zestaw, czyli serek wiejski lekki, skyr, burrata i camembert lekki. A jeszcze ketchup i tutaj nie zwracajcie uwagi, ale zdążyłam już sobie uciąć kawałek skóry, jak obierałam kaki.
Także gratulacje dla mnie. Po prostu potok krwi, dramat, no ale takie przygody ze mną. Znalazłam też takie świeże tortellini z ricottą i szpinakiem. Mają bardzo ładny, czysty skład, bez konserwantów, więc wzięłam na spróbowanie, chociaż ja raczej nie kupuję takich gotowych produktów, ale czasem można spróbować. Żytnie pieczywko i tutaj zielona herbata. Tutaj jak zwykle w doniczce ustawiłam świeżą bazylię. A jeszcze tutaj mam kilka produktów, parmezan, kiełki groszku, pesto bazyliowe, będzie fajnie do kanapek i woda. Jeszcze w sklepie z ekologiczną żywnością kupiłam kilka produktów, które lubię mieć po prostu pod ręką. Akurat na przykład kakao mi się skończyło, tak samo mąka owsiana, bo to jest mąka, której używam, szczerze mówiąc, najczęściej obok orkiszowej, ryżowej i kukurydzianej, bo przydaje mi się do puddingów owsianych, które uwielbiam. Także mamy mąkę, tam takie dwa sosy, bardzo je lubię, czasami dodaję do makaronu i swoją drogą kupiłam też zapasowy makaron ryżowy, używam go najczęściej, najbardziej lubię. No to kakao, tam płatki kokosowe prażone, ciasteczka z mąki owsianej, one też mają bardzo fajny skład, bez cukru, ja je dodaję jako spód do jakichś deserków na przykład. Tutaj przyprawa do piernika, dlatego że teraz zaczął się ten sezon jesienno-zimowy, świąteczny, gdzie po prostu coraz więcej robię takich rzeczy aromatycznych, cynamonowych, korzennych, więc na pewno się przyda. I moje ulubione organiczne wrapy. Nawet nie wiecie, jak ciężko jest znaleźć tortille z dobrym składem, bez tablicy Mendelejewa, a te mają naprawdę dobry skład. I są smaczne. Zamęczę Was po prostu tym moim food haulem, ale ja uwielbiam takie treści i mega się rozgaduję, ale jeśli gadam za dużo, to dajcie znać w komentarzu. Tak samo jeśli lubicie po prostu, jak nagrywam o jedzonku. Proszę Was po prostu o feedback. Tutaj mam zamówienie z dwoma czekoladami, takimi bez cukru. One mają przez to o połowę mniej kalorii i osobiście bardzo mi smakują. I tutaj różne batoniki proteinowe, które również uwielbiam. I ostatnia paczucha na dziś to są suplementy diety. Zamawiam przez internet, dlatego że wiem, że tam wszystko jest, nie muszę biegać po aptekach. Część mam na zapas, część już mi się kończy. To są takie, które przyjmuję stale, czyli żelazo, witamina B kompleks, selen ze względu na niedoczynność tarczycy, ale jego trzeba przyjmować z przerwami, tran z sardeli peruwiańskich, tutaj probiotyki i witamina D3, którą powinien przyjmować każdy właśnie w sezonie, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, ale no warto na nią zwrócić uwagę. A jeszcze zapomniałabym o tym, to jest suplement wspomagający włosy, skórę i paznokcie. Będę dopiero zaczynać testować, ale jeśli ktoś z Was używał, to możecie dać mi znać, bo jestem ciekawa. I póki pamiętam, pokażę Wam to, co obiecałam, czyli moje książki na studia. Może nie jest ich jakoś bardzo dużo, ale spójrzcie, no nie kłamałam, są ogromne. Zaraz może jakąś wyciągnę i Wam pokażę, ale naprawdę jestem w szoku, bo zamawiałam je przez internet i nie sądziłam, że będą tak wielkie. Tutaj takie mniejsze od zarządzania, od podstaw prawa, finanse z arkuszem kalkulacyjnym, inwestycje. To akurat na podejmowanie decyzji finansowych, taki przedmiot. A tutaj obok mam pozostałe książki. Chociaż niektóre są wcale nie mniej ambitne, bo na przykład tutaj ta druga jest bodajże dla studentów dietetyki. Ja studentką dietetyki nie jestem, ale bardzo się tym interesuję. Pozostałe to są w większości książki psychologiczne, bo takie bardzo lubię. To jest właśnie ta książka Psychologia i życie. Ale powiem Wam, że ona jest ciekawa nawet po to, żeby tak samemu zgłębiać wiedzę. Tak jak przeglądam, naprawdę. O, tutaj na przykład rozdział 13. Ja się tym bardzo interesuję. Nie no, odwołuję to wszystko, co powiedziałam, że te książki mi się nie przydadzą. Ta już ma u mnie wielki plus. Wieczór spędzam już w mieszkaniu, także szykują się lekkie nudy. Chociaż nie, bo jeszcze mam do zrobienia pranie. Muszę odkurzyć, ogarnąć kuchnię. Powiem Wam, że tego naprawdę jest sporo i zawsze znajdzie się jakieś zajęcie. No ale jednak przyjechałam tutaj na tydzień. Tak jak Wam już wspominałam w poprzednich filmikach, ja nie jestem tutaj na miejscu w Warszawie, w moim mieszkaniu cały czas, tylko też często jestem w moim domu rodzinnym w Lublinie. Dlatego, że jednak przez wzgląd na obecną sytuację, na pandemię, to byłoby mi tutaj nudno siedzieć non-stop samej. A że jestem bardzo zżyta z rodziną, z moimi rodzicami, z siostrą,
jestem totalną domatorką, no to nie mam co narzekać i bardzo się cieszę, a tutaj po prostu przyjeżdżam sobie rekreacyjnie i też bardzo doceniam tę możliwość samodzielności. Ja uwielbiam i spełniam się mieszkając tutaj sama. To było takie moje małe marzenie i zaplanowałam sobie, że właśnie na studia wyjadę tutaj do Warszawy, żeby nabyć różnych umiejętności. I po prostu uwielbiam organizować sobie to mieszkanie, robić zakupy, robić pranie. Wiem, że to może dziwne, ale dla osoby wchodzącej w takie dorosłe życie jest to naprawdę fascynujące, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla innych moich rówieśników, ale jednak ja zdecydowanie nie żałuję tej decyzji, dlatego że jednocześnie mogę dalej mieć cudowny kontakt z moimi najbliższymi, bo na tym też mi bardzo zależało, a jednocześnie nauczyć się czegoś. Tak jak obiecałam, nagram ten odcinek podsumowujący całą przeprowadzkę. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ponieważ no, ta wizja niestety też tak trochę została zburzona przez koronawirusa. I jednak jestem tu w dość sporych odstępach czasowych. Nie wygląda to tak, jak myślałam, że będzie wyglądać, ale nie ma co narzekać. Nie jestem z takich, co myślą cały czas pesymistycznie. Wręcz przeciwnie. Jestem zdecydowaną optymistką, ale okej, bo się rozgadałam. Zaraz pędzę zajmować się mieszkaniem. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuki w górę. Wpadajcie też na mojego Instagrama, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się u mnie dzieje i widzieć najnowsze zdjęcia. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Przesyłam Wam buziaki i do zobaczenia.